Skosztujemy pół na pół. No, można. Dobra, włączaj nagrywanie. Już poszło nagrywanie. Tylko kadrowanie, proszę tutaj usiąść obok. Przesłoniąć się proszę tylko. Kaderek. O, piękny kaderek. Dobra. Kadryk. Bardzo proszę. Najpierw. O, zgadzam. Dobrze, ale jebie dziadem chuj. No to z tych targów piwnych, stary. O kurwa. Tam wiesz, tam co są... Ale to ono jest przeleżane. Co one tworzą... No jest. Jak co one tworzą... Dobra. Nie no, im dłużej leży takie, wiesz... No kraftowe to dolne. To jest kraft? Ty go nie nazywaj kraftem, to jest ściek. O. Pianka na dwa palce, no u mnie na cztery. Proszę bardzo, schowam sobie zapalniczkę. Cyk. O, zdrówko. Zdrowie. Jak w Bawarii. Ale miodowe? Chujowe, ja pierdolę. To jest tak. No ale nienawidzę miodu, kurwa. Nienawidzę kurwa ciemnego piwa, stary, nie? No, no cóż, no budżet jest taki, no, a nie inny. No, tak. Budżet produkcji. Dobrze, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, Bartku? No nie wiem. O wielu myślę rzeczach. No, na pewno przetoczą się tematy polityczne. No tak. Polityczno-narkotykowe. Polityczno-narkotykowo-narkotykowo-polityczne. Filozoficzne. Ewentualne takie naukowe, ciekawostkowe. No zobaczymy po prostu. To co wyjdzie, to wyjdzie. Dokładnie. To samo chciałem powiedzieć. No dobrze, no to od czego zaczniemy, Bartku? Dobra, no to ja może zarzucę taki temat gospodarczy. Czy wiesz, że Hiszpania jest potentatem upraw hydroponicznych? Wiesz, co to są uprawy hydroponiczne? No pewnie baba. Nie, stary, w sensie też baba. Ale generalnie uprawy hydroponiczne... Uprawy hydroponiczne to są uprawy, które odbywają się bez udziału tak jakby gleby. Nie ma w ogóle gleby. Masz rury. Rury z tym. Masz rury z czym? Masz rury z wodą i z minerałami. Twoje zdrowie. Najbardziej. O, smacznego. No. I na czym skończyłem? I normalnie stary wszystko wchodzi w wodę. Hiszpania stała się potentatem na coś takiego. Ja nie sprzedaję do tego patenty, stary. Ale dla mnie przecież jest popierdolone to, jak Japonia po II wojnie światowej, stary, wywindowała i w tym momencie, wiesz, robi takie liczby, ma po prostu taki rynek, że to się nie dzieje, to jest, wiesz... No tak. Dla mnie, no... A ja, tylko w miastach. Umówmy się, w sensie Japonia, Chiny, to jest, kurwa, no. Przy Stanach, Stany są tak małe, albo wszystko ukrywają. Ale Stany są po prostu moim zdaniem tak technologicznie małe. Chińczycy mają zupełnie inną kulturę pracy. No. Oni tam tak zapierdalają, że oni w ciągu 40 lat zrobili to, co wiesz. Stany. A Rosjanie? Rosjanie przecież zawsze. Rosjanie stały zawsze w tej gonitwie, kurwa, po kosmos byli lepsi. Mieli lepszą technologię. Stany miały siano, dzisiaj, ale nie miały nikogo, kurwa, nie miały ten łap do pracy. Do dzisiaj przecież Stany korzystają z rakiet rosyjskich. No. Jak wyrzucali coś po prostu, wiesz, kosmos, na zasadzie wynosili. A teraz jak mają SpaceXa. Chuja SpaceXa. No co, SpaceX... SpaceX się nie przebije. Ten. Co ty pierdolisz? Moim zdaniem się nie przebije. Nie wiem, czy oglądasz Astrofazę, czy nie? Mhm. No to kurwa, jak ja moim zdaniem Musk to jest... No on jest jebnięty na maksa. Coś pozytywnie... Na maska. Ma mask. I dlaczego Elon jest taki mądry? Bo ma mask. Wreszcie, bo ma mózg. Kurwa, spaliłeś... A powiedziałeś mask, tak jak się czyta. Spaliłeś w chuj. Normalnie, wariać. Było nie rano. Ale nie, to ja uważam, że SpaceX ma w chuj potencjał. Nawet... Jak już nawet nie chodzi o ten kosmos, chociaż głównie moim zdaniem z NASA będzie miał układy, to twierdzę, że przebije się z tym swoim... projektem podróżowania rakietowego. Aha. Po ziemi, jako wiesz, zamiast samolotów. Mhm. To moim zdaniem się sprawdzi w pizdę. Bo to jest szybkie w chuj, my i tak mamy szybkie tempo życia, a cały czas chcemy bardziej zapierdalać, więc wydaje mi się, że... A propos zapierdalania, przebiega. Zapierdalają cyferki. Zapierdalają. Mamy nie? Jeszcze 15 minut. Gdzie to widzisz? Przy twojej głowie, tylko jest słabo. A, idę ci w dół. No. Dobrze. Od 20 w dół. Dobrze. Takie lubimy, nie? Od 20 w dół. O kurwa. Ale to było kurwa, dobre. To było dobre. O Jezu. Też właśnie wczoraj miałem w swojej szkole dni otwarte. No i generalnie ja jestem w takiej prestiżowej klasie, powiedzmy, z językiem hiszpańskim, tam z takim rozszerzeniem, nie? No i kurwa, wyobraź sobie, że
przyszło w kurwę ludzi, ja nagotowałem żarcia, bo nam kazali nagotować żarcia. Bo pewnie to było coś w stylu, kto ugotuje, wy nie macie plusowych, nie? Mamy chuj. O, no to kto ugotuje, no, dostanie plusowe. No. I się zgłaszaj, no to może ty, Miki. No, nie, w sensie wszyscy się zgłosili i ktoś tam ten, pani mówi, chili con carne, nie? No, a tydzień temu mój stary wrócił z Niemiec i kupił taką gotową puchę, kurwa, kilogramową, nie? No więc mi się już, kurwa, lampka zaświeciła, nie? Że to. I to ja to zrobię, nie? Kurwa, stary, wczoraj na takim kacu w chuj, nie? O 8 rano. A to dobre chociaż? Do, no posłuchaj, stary. Gotowałem to, nie? Dałem, moja mama wcześniej zrobiła sos boloński. Nie widać tam kadrze w ogóle? Widać, widać, no. Ale musiałbyś się trochę jeszcze dosunąć w tym momencie. I teraz się oprzeć. Moja mama tam, wiesz, zrobiła sos boloński, stary. Wpierdoliłem ten sos boloński tam w środek. Papryka, cebula, kurwa, kukurydza. I to chili con carne, ten gotowiec. Kurwa, stary, mi to zeszło w godzinę. Do tego ugotowałem stary ryżu, nie? Ugotowałem, kurwa, tam za mało ryżu dałem, bo tylko 3 woreczki. I wiesz, i nakładałem, kurwa, stałem przy tych rodzicach, nie? Odjebany garniaczek, kurwa, ten Goldfit, nie? Ładne spodnie wyprasowane. Chcą państwo może skosztować chili con carne. Wie pan co? Bardzo chętnie, ale to jest pewnie ostre, nie? A to gdzie ty byłeś wczoraj? No na dniach otwartych mojej szkoły. No, no, ale wiesz, sobie plusowych zgarnąłem, kurwa? Wiesz, jak ja tam ponawijałem tym ludziom makaron na uszy, stary? My, ja, rok temu, kurwa... ja rok temu byłem i oprowadzałem, no, te pierwsze klasy, w sensie przyszłe pierwsze klasy, jako patron szkoły filmowo-teatralnej. No. Znaczy klasy filmowo-teatralnej. No. A mimo, więc... że byłeś w zupełnie innej. Nie, jestem filmowo. No dobra, no ale słuchaj, stary, to, nie? Kurwa. Ale po prostu przekonywanie i kłamanie w żywe oczy, tak, tym ludziom prezentacji. W naszej szkole codziennie się odbywają jakieś zajęcia. Jakiś to są sukinsy... ciągłe happeningi. My naprawdę nie mamy czasu na naukę, bo w tej szkole się tyle dzieje, nie? No. Suki, tak wiesz. I no, czujesz się jak taki sukinsyn sprzedawca, no, nie? Chuj, i przychodzi do ciebie dziewczyna i mówi: fajnie jest w tej szkole, mili nauczyciele. A ty już tam, kurwa, cała plejada, nie? Tych skurwysynów, co z tobą z biczem, kurwa, nie? I tą linijką po łapach się naprawdę, tak, no, no. Nie, naprawdę, jest dwóch, trzech, ale to jest nic, to jest nic. To u mnie jest dużo szkole miłych nauczycieli, wiesz, coś, no, powiem? Nie, no, nie mogę narzekać na nauczycieli. U mnie są skrajności dużo. U mnie, no, chyba najbardziej, kogo nie lubię, to babki od WOS-u. Dobrze, nie będziemy mówili imienia i nazwiska. A chuj, puścimy to za 10 lat, ona już dawno wymrze, dawaj bardzo. Ale nie, no generalnie mam spoko nauczyli w szkole, tylko chodzi mi o takie kłamanie, na przykład my oficjalnie w swoim profilu klasy mamy tam, że wychodzimy do kina często, no, że tu mamy jakieś wywiady, coś z tymi z aktorami teatralnymi. No. Ja, stary, autentycznie, wywiadu żadnego jeszcze nie było, jedyne co, to ciągają nas po jakichś politykach, kurwa, i historia, to on się angażuje w miarę z takimi rzeczami, a my w sprawie teatru, wiesz co mamy, kurwa, że gdybym ja się nie zgłaszał i nie nagrywał tych filmów, nie napierdalał, no, ich dla szkoły, to nikt u mnie w szkole, poza tam, wiesz, trzema osobami, które chodzą na zajęcia teatralne, nie w naszej szkole, tylko osobno, bo te nasze szkole są tak chujowe, są po zajęciach, my nie mamy tego w planie, cześć? Mhm. To nie jest przedmiot, a ja liczyłem, że to będzie przedmiot, zajęcia teatralne. Co, nie macie autentycznie w klasie, nie, teatralnej, nie masz zajęć teatralnych, nie, kurwa. Masz, masz, stary, po lekcjach DKF, no. I to jest, każdy może przyjść, nie, no, musisz być w klasie teatralnej. No, 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 ale religia obowiązkowa. I tam jest strasznie chujowy, nie, religia nie obowiązkowa. W sensie nie obowiązkowa, ale dużo osób chodzi na religię. U mnie? Mało chuj. Dwie czy trzy z klasy. No. W pierwszej klasie więcej, ale nawet ludzie, którzy są wierzący, stwierdzili, że, no, bez sensu, kurwa, jak mamy je na końcu, to tak, lepiej kończyć wcześniej. No, no, ale wracając jeszcze, stary, do tych drzwi otwartych, no, no to właśnie też tam przyszła taka ekipa moich znajomych, którzy chodzą normalnie na co dzień do tej szkoły, nie? Przed kolega Max, pozdrawiam serdecznie kolegę, nie? Kolega Max, już widzę, kurwa, 10 rano, a z kolegą Maxem jest, kurwa, ciężko, nie? Przyszedł z ekipką, ekipka mało wygadana, ale no w miarę widać, że świeżi, nie? No, no, no. Byli bardziej ten. Jak się podchodzi, siema, Francuz. No było grubo, nie? No było, kurwa, grubo, nie? No, no to ja mówię, Maxiu, kurwa, chodź se ten, usiądź, zjesz se coś, nie? No i cyk mu, kurwa, nie? Jako pierwszy. Czyli konkarne. Czyli konkarne, nie? Konkarne. On tam, wiesz, nawkładałem mu, kurwa, że to będzie, stary, ostre w chuj, nie? Że wiesz, że chili con carne, kurwa, stary, to wiesz, wychodzi dwa razy, nie? No, w sensie piecze dwa razy, o, no. No i dobra, nie? Pierwsza raz chili con carne i autosugestia, nie? Ale ostre, o kurwa, mać, o kurwa, no. Wpierdolę trzecią łychę, nie? Wpierdala. A to w ogóle jest ostre? Nie, to zwykłe chili. Nichuja, nichuja. Chili. To nie było nawet ostre, tam nie było chili, kurwa, to się tak tylko nazywa, stary. Normalnie ale chujowo. Tam w ogóle nie ma miejsca. Chujowo. To można zrobić na tak w kurwę ostre, ale nie miałem papryczek, jak wiadomo, no, 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 no. O 8 rano, nie? No, stary, i później, wiesz, nie?
po Maksiu przyszła taka ładna tam koleżanka, nie? Koleżanka dostała swoją porcyjkę, nie? Po niej tam przyszedł pierwszy, drugi, kurwa, czwarty, trzeci, nie? I nagle przyszedł, kurwa, nie? Pan rodzic. Rutkowski patron, nie? Wyjebane okularki. Taka, wiesz, fryzura taka tutaj, kurwa, na polskiego Sarmatę, nie? No. Wygolona dookoła, kurwa. I zaczes, taki, kurwa, taki krótki zaczes. Ale no widać, kurwa, że chyba miał nockę, kurwa, na ławce, nie? Bo tu mu, kurwa, tak odstaje, nie? No. No ja mówię, witam serdecznie, nie? Może uloteczka? Tutaj Maksia chcemy posłać, nie? Właśnie, ja tam czytałem o tej waszej szkole. No. No i dobra, nie? Otwieram tą ulotkę. A może pan sobie spróbuje ten, tutaj mamy taki ryżyk z takim chili con carne, to jest bardzo świetne, ja panu nałożę. No dobrze, dobrze. Już wiesz, już, no... Kurwa, no nie odmówię, nie, śniadanka darmowe nie było. Darmowe jedzenie, kurwa, tego tam, proponuję. Wiesz, kurwa, nie, BMA mu tak zjeżdżała, kurwa, jak jechał do tej szkoły, nie? No dobra, pierdala. No, Maksiu, chyba to jest to. Chyba ci wybraliśmy szkołę, nie? No i kurwa, proszę bardzo, tak się pozyskuje. Klientów, kurwa, normalnie stary, łapóweczka, ładne jedzonko, nie? Jak skończyli chili con carne, to wjeżdżał ryżyk na mleku z cynamonem posypanym, nie? I ciasteczka do tego, kurwa. W międzyczasie, wiesz, kurwa, no Rutkowski zagryzał oliweczki zielone, nie? Prosto, nie kurwa z Lidla, ani z Makro. Koleżanka specjalnie z Hiszpanii, kurwa, ściągała. Kurwa, z importu, normalnie wykałaczka, kurwa, podchodziłeś, stary, no... Martini tylko nie było polewane, ale chcieliśmy zrobić z kumplem właśnie taki numer, że wiesz, byśmy chodzili ze szklaneczką, nie? Wody gazowanej, cytrynka, nie? No. No nie, proszę pani, to jest świetna klasa, nie? No dobrze, a co pan tutaj pije? Tamten Hiszpan. Pan Alberto. On nas literatury uczy. Takie małe pole kukurydzy ma. Tam kurwa ładują samowar, wie pani? Jak się skończymy tutaj, o 12 kończymy, to zapraszam, będzie degustacja, nie? No nie udało nam się tak zrobić, kurwa stary, ale baby by wtedy zsiwiały, nie? Ci ludzie łykali wszystko, naprawdę. Rozmowy z uczniami to jest chuj. To jest chuj. Z rodzicami jest ale jeszcze matka. No dobrze, proszę pana, ale tu są trzy profile. Wiesz, nie dość, że są trzy profile, to masz tak jakby już, kurwa, przez to, że są dwa roczniki, no, to wyszły trzy roczniki. Trzy roczniki. Wyszły stary... U nas były dwie osobne, kurwa, pod ten, kartki. Stały normalnie dwie osobne ulotki z rozpisanymi tymi kursami i różniły się tylko nagłówkiem. Liceum 3-letnie, liceum 4-letnie. I oni, kurwa, i zrobili trzy klasy z językiem hiszpańskim. Ale to czekaj, stop. Powiem tobie więcej, autentycznie, stary, możesz jeszcze wysłać dziecko do liceum 3-letniego? Jak teraz jest trzeci gimnazjum, czyli jestem ostatnim rocznikiem, to tak. A po nim wchodzi ósma klasa, ale stary, to jest chuj. A w tej ósmej klasie łączył się znowu to jest chuj, stary, to jest chuj przy tym, co moja szkoła odjebała, nie? Bo masz trzyletnie i czteroletnie klasy. No. Z językiem hiszpańskim. Ale te klasy, jedna, nie? Trzyletnia jest jak już miałeś hiszpański wcześniej. Jak już miałeś hiszpański przez, wiesz... 3, 5, 6 albo 7, 8. No, wiem o co chodzi. Jak no. 7, 8? 7, 8. A teraz już 7, 8, 7, bo tak, 8, ja pierdolę. I słuchaj, stary, dalej, nie? Druga klasa jest od podstaw i też te dwa roczniki się łączą, nie? A trzecia klasa jest, uwaga, w liceum. Pięcioletnia. Razem z zerówką, gdzie oni się zaczynają uczyć tego hiszpańskiego na takim poziomie, jak ja mam teraz, nie? Stary, mi zajęło 2 godziny, żeby to przyswoić. A ja miałem tym rodzicom tłumaczyć, nie? Jak chuj, stary! Tak. Ale to jest popierdolą, co się... Stary, masz liceum do wyboru, 3-letnie liceum. Tak, 3, 4, 5. Technikum jest 5-letnie i teraz... Technikum jest 4-letnie. 6-letnie już teraz. 6-letnie, bo idziesz klasę wcześniej, chwila. Bo nie idziesz od trzeciej, tylko idziesz tak jakby od drugiej gimnazjum idziesz, to nie? 5-letnie. No, 5-letnie. No tak, bo zaraz będzie... Bo teraz się śmiejemy, że jest 3 jeszcze. No. Ale za rok będzie tylko... 5-letni, 4 i 5. No i 5 nasze, kurwa, nie? Liceum. No jak ja tu usłyszałem, to mówię, ja pierdolę. Moje możliwe, że też będzie 5 w takim razie. Chociaż ona jest małe pojebane, na 5. To jest pojebane. Bo nawet jak wejdzie kolejna ustawa, to zanim ona wejdzie, to minie kolejne 10 lat. Co najmniej. Żeby to zrobić w bezpieczny sposób. Stary, autentycznie. Jak cyferki? 5 minut. Zapierdalają. 5 minut, zapierdalają. Autentycznie powiem ci, no, laska, którą znam, nie? No. Nie tam, będziemy ją ten podawali. Teraz ma... Załapała się w takim idealnym roczniku, 80 któryś tam, no, jak no, pisała no. maturę. Że była ostatnim... Jedynym rocznikiem...
Albo tam było przez 2 lata, albo przez 3 lata. Nie pisała matmy na maturze. Aha, no było coś. Nie mieli matmy na maturze. Była, to były 2 roczniki albo 3, a ona farta mi się w to załapała. Gdzie jej chłopak, jej mąż w sumie, no, jeszcze musiał nie. Pisać, nie? No a to Kuba był na przykład ostatnim rocznikiem, który szedł jeszcze właśnie według tego, wiesz, 4-letniego liceum, nie? Ostatni. Pozdrawiamy wujeczka. Jak to widzi, kurwa, to znak, że siano na urodziny nie poszło na marne, kurwa. Tutaj przekleimy, kurwa. Dobrze. Teraz wiśnia. Też odleżana czuję. O, anestezjado. Możesz, kurwa, jak ja nalałem. No, chujowo, no. I to jeszcze do mojego, suko. Nie. Tak. Ty tutaj tego jest jeszcze? Dawaj, no dobra. O ty kurwa. A. Pitoż, kurwa. Alkoholik. Pito, co zrobiłeś tam? Alkoholik. No. Nagrywasz. No tutaj, prawda. Teraz wiesz. Daj grzydę. Można popić, nie? No, bo to jest... Nie. Stary. Będziemy sławni, wiesz. To jest popularne w internecie teraz, na takich filmikach. Alkoholik. Alkoholik jest popularny teraz. Patoblok. Patoblok. Ale to co mi wysłałeś, stary, to co na nożyki wysyłaliśmy, znaczy oni wysyłali. No. To co ten ty przeleciał? Nie, ale to... To jest chujnie. Co to kurwa ma? To też jest dziwne. Ja pierdolę, no. To on wyleciał, ale nie, mi chodzi o to, że to co wysyłaliście, że ksiądz, coś tam, ksiądz, on ma chyba... Czy proboszcz? Rapuje? Nie, proboszcz, co prawie zabił kogoś tam na live'ie. I proboszcz? To co on bierze, no proboszcz jakoś tak nazywa, może ten ziomek, nie wiem, nie znam patologii. Aha, ten proboszcz, nie! Ten co szkłę, butelką nawalał. No ta, typ normalnie, kurwa, gościu się najebali, nie, i obkłada typa butelką od wódki po mordzie, nie. I ona pęka, ten ziomek wstaje cały zakrwawiony, coś. A najśmieszniejsze dla mnie było, jak ja to oglądałem, najśmieszniejsze i najbardziej przerażające, w sensie, bo wiesz, bo to ludzie oglądają, tam przychodzą pieniądze, kurwa, to jest najgorsze, tam przychodzą pieniądze. To było coś mniej więcej takiego, że siedzieli sobie tak jak my. I on, no, pójdę sobie, kurwa, zaraz do sklepu. O. Słyszałeś to? Nie. Skończyło się? Ty. Cyk, nowe. Dokończ wątpliwość. Poszło pójdzie do sklepu. Pójdzie do sklepu, a ten drugi odpowiedział... No chyba, kurwa, nie. Coś tu powiedział? I wiesz, wyleciał na jego butelką. O takie coś, mniej więcej. Obicie, w sensie... opójście do sklepu, zobaczcie jaki teraz... to jest stan. Nie, to nie, co ty, to nie na zasadzie. Ja teraz wymyśliłem sobie ten argument i tą sytuację, ale chodzi mi mniej więcej o ten sam... Kontekst, no, że... No to jest tak nieważne, wiesz, to nie była jakaś wielka bójka. No, to nie był pretekst w ogóle do napierdalania typa boczkiem, proszę. Tak, wiesz, kurwa, na pół. Nie, na 1/3. Jak ty robisz palec? A jak według ciebie są 2 palce? A 2 palce? No, pianka na 2 palce. No to tak. Chyba nie? Pianka na 2 palce. To ja mam na palec. A ja mam. Jak jest pianka na palec? No tak. A na 2 palce? No tak. A Bartek, to się nie zmienia. A tam w dolicy. No to zrób. A, o, dobre jest. No lepsze. Dobre jest, fajne. Pedalski wiśniowe. Kurwa, macie, taka menel wiśnia. A właśnie, nie dokończyłem ci, ty jeszcze o tych drzwiach otwartych mówiłeś, nie? No. To u mnie było coś takiego, że przyszedł kiedyś chłopak, znaczy ojciec z córką i on pyta, czy w tej naszej szkole to są tolerancyjni i tacy ogólnie, no bo córeczka była przez... Cały, gdzieś kurwa gnębiona. Nie gadaj. Znaczy nie, no, coś takiego. Nie, było dokładnie cytując. Bo tutaj córka w gimnazjum miała nieprzyjemne sytuacje z rówieśnikami i po prostu tak, żeby tutaj nie było podobnych. Na łóżko, nie? A ja... Mówię pana, ale nie, akurat wtedy byłem szczery, powiedziałem, że zapewniam. Ja mam kurwa w klasie geja. Nie wiem, że... Pod każdym prysznicem, no kurwa, jest ciężko, powiem panu. Ale nie, jest dla mnie, u mnie w szkole bardzo dużo osób homo i obu płci, w sensie, nie? No. Dużo, no ćpunów, dużo, no jest po prostu misz-masz w chuj, na tej zasadzie. Misz-masz niesamowity jest, ale fajnie Zuza. Grzybem. Fajnie Zuza podsumowała tą szkołę. Która Zuza?
Mieć piąkę? Nie, nie, teraz bez nazwisk, bez nazwisk. Zrzuca foty. Zdjęcia. Kurwa, co tak? Na zdjęcia, ty? Skiba! Przecież mówię, że nazwiska nie. No dobra, wyblurujemy, kurwa, no my musimy wiedzieć, o jaką Zuzę chodzi. O Skibę. No to co mówisz, że nie o nią? No chodzi no, dobra, o nią. To ona tak zajebiście podsumowała moją szkołę, bo ona tam ma jednego ziomka, z którym jadą w sobie w tripa. No, po Europie. Słyszałem na tego tripa. Głównie wschód, tak, to jest fajne. Tak. Chorwacja, nie Chorwacja, nie? Tak, Rumunia. Tam przez Czarnogórę. No, melanż w chuj i za tanie pieniądze. No, ale jeszcze kurwa vanem, ale nieważne, to nie o to chodzi. To ona podsumowała zajebiście, kurwa, co ty masz za ludzi, nie? No. A ja mówię, że no, są przyjebani wszyscy, nie? Mniej więcej taki, że miś masz. A ona mówi, no masakra w chuj, u mnie są takie no-name'y, a tutaj jak patrzę, to same takie łebki, kurwa, no. I zjeby z połowinek. Ta ona tak powiedziała? Tak. Kurwa, ja się muszę z nią zagadać tej. Ona bardzo nie lubi takich rzeczy. Jak Dawid Pasieka nie zdał fizyki? Pasieka idzie zdać. Fizykę i chuj nie zdał dwa razy, bo jest jebanym debilem. Ale to ta Aśka. Jaka Aśka? Od Łukasza. No Łukasz, jaka? A ta Aśka, dobra. No, to Aśka miała ma taki... Czarny, fajny sweter, no. Nie, stary, zajebista sprawa, bo ona ma na powiadomienie z Messengera, jak przychodzi jej, że dostała wiadomość, taki dźwięk, chyba to jest skut z Bronxu albo chuj. Dzwonię po policję. Cześć, że przychodzą ci wiadomości i jest... Dzwonię po policję. Ja pierdolę. Ja bym się kurwa osrał 3 razy, nie? Zawijamy? Że do... drzwi? No. Essa byczki. Essa!